zaczynam. Kręcić nowe odcinki na nowy kanał na YouTubie Katarzyny Koniecznej. Nie no, to będzie mój nowy projekt. Coś, co chciałam robić od dawna. Teraz mam fajny content. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Trzymajcie za mnie kciuki. Na pewno niedługo to poskleję. Ale na początek zasubskrybuj mój kanał i śledź to, co będzie się działo. Właśnie przynoszę swoje biuro online do Marbelli, gdzie wraz z paroma osobami będziemy pracować i chillować. A to będzie mój pierwszy odcinek na kanale na YouTubie, gdzie postaram Wam się pokazać, jak wygląda biznes XXI wieku. Dzień dobry! Wczoraj już wszyscy byliśmy tak zmęczeni, że poszliśmy zjeść, chwilę posiedzieliśmy i spać. A teraz pokażę Wam, jak pracujemy z willi. Najbliższy tydzień będziemy spędzać w tym oto tutaj apartamencie. A nad basenem siedzi już Ania i pracuje. Ja zaraz też biorę się za robotę. Rano z Anią wstałyśmy, byłyśmy biegać, zjeść śniadanko i wypić kawkę. A teraz bierzemy się za pracę. Ja w sumie też i na pewno coś Wam jeszcze później tu nagram. A panowie gotują obiad w chacie. No i tak jak mówiłam, Ania już tu pracuje. Nie przyszły wiadomości, które tu pisałaś w ogóle. Karo do mnie. To jest przymus na stare rowerze. Dzięki. I dołączyła Ola, Karo, w takim klimacie. Oprócz pracy, content, to w sumie też część naszej pracy. I zupełnie inaczej robi się ten content, kiedy wiesz, że oprócz pięknych zdjęć na Instagramie czy w swoim albumie, masz zdjęcia i filmy, które na ciebie pracują. Zwłaszcza takie. No, postanowiłam, że nagram trochę o naszej pracy. Przyjechaliśmy tu trochę wcześniej, żeby popracować, pochillować, no i zrobić content na nasze social media, no bo pracujemy tak naprawdę na tych social mediach. A w weekend odbędzie się międzynarodowe konwent naszej firmy, gdzie będzie mnóstwo szkoleń, będą bardzo fajni prelegenci i będą ludzie, którzy osiągnęli niesamowite sukcesy w naszej firmie. Czyli do zobaczenia, na pewno Wam przemycę trochę, jak tam jest na tym, jak będzie na naszym evencie. Ale na początek jeszcze parę dni chillowania, pracowania na własnych zasadach. A tak właśnie wygląda wieczór w biurze. Offline! Offline! I oto ulubieniec wyjazdu. Słuchajcie, jeśli chcecie zainwestować swój cenny czas, to polecam ten kanał i tą subskrypcję. Bo z takimi ludźmi jak ja jesteście w stanie osiągnąć wszystko. Dziękuję. Pozdrawiam. Może trochę część, bo biegniemy z Anią. Trening codziennie, tak jak śniadanie. Także pozdrawiamy. Gdzieś biegniemy. Gdzieś zrobimy mały fitness. Tabatki i idziemy na śniadanko. Nie mają Hollywood, nie mają Bizona. Pobiegane. Idziemy teraz zjeść coś dobrego. A co dzisiaj dalej będziemy robić? To właśnie jesteśmy w trakcie planowania na śniadanku. Dobra, a teraz Wam pokażę naszą chatę. To jest Damian. Music. I schodzimy na dół.
pierwsze pięterko. Ola, Ania i nasz pokój z balkonem z tego pokoju. Przechodzimy do pokoju Oli. No trochę. Wiecie, jak to się mieszka. Tutaj mamy Piotrka i dalej dziewczynę. Każdy ma swoją łazienkę. Żulice mam. O, tutaj jest Karo. I idziemy w dół. Mamy nawet windę. Tutaj śpi Ola. Tak, jeszcze śpi. Dzień dobry. I tutaj mamy mini basenik. Każdy ma swoje łazienki. Śpi. Pusto. No ale ostatni pokój. Także to byłoby na tyle z naszej chaty. Mogłoby się wydawać, że to po prostu zwykłe wakacje, ale tak naprawdę dziewczyny tutaj pracują. I proszę bardzo, tutaj mam ziomka, który przyszedł z nami popracować. Kolejny piękny dzień w cudownej Hiszpanii. Po pracy idziemy na obiad i jedziemy do Malagi po auto, żeby mieć czym dojeżdżać na event. A sam event będzie właśnie w Marbelli. No i tyle. Właśnie odebraliśmy auto, którym będziemy jeździć po Hiszpanii, a właściwie to tylko na event i może później gdzieś w poniedziałek skoczymy. Mamy naszego młodego kierowcę, ale bardzo doświadczonego. Właśnie ruszyliśmy na pierwszy dzień eventu. Wiezie nas nasz boss Damianos. Привет. Ahora. Właśnie jesteśmy przed centrum kongresowym w Hiszpanii, przed naszym eventem. Zobaczymy, co się będzie działo dalej, bo jeszcze nie wiem, czy się spodziewać, ale na pewno będzie zajebiście, bo jesteśmy my! Drugi dzień eventu. Mocy tak jakby dzisiaj trochę mniej, bo mało snu. I za panie, którzy dużo alkoholu. Jak tam gubi, wyspać się? Tak, jak nigdy. No dobrze, bo dzisiaj długi, intensywny dzień. No i zaczynamy drugi dzień szkoleń w Marbelli. Wczoraj było bardzo o naszej firmie. Dzisiaj pewnie jakieś inspirujące historie i o tym, jak ludzie budowali biznes na większą skalę. Ale... And sometimes we scream, take away from that person because you cannot win if you stay with them, you know? I have to change, my friends. And 99% are not enough of thinking bigger. As
distributors, as partners. I think that we stick to, I call it, minimum zero. A bo i będzie imprezka w takim hiszpańskim klimacie. To jest kobieta, która powiedziała mi o tym biznesie i od niej wszystko się zaczęło. Tak, to ona będzie. A to jest hard worker. Tak, jak mówiłam, jestem wśród... Dzień eventu i już wszystkim głowy parują, zwłaszcza po wczorajszej imprezie, ale to nie koniec, dzisiaj ostatni dzień szkoleń. Jesteśmy po 3 dniach eventu i nakręcania kontentu. Ja właśnie skończyłam kręcić reklamę. Dziewczyny tu jeszcze kręcą kontent, ale jestem wykończona, jak chyba wszyscy. Dobra. Jeśli któraś z dziewczyn chciała posłuchać tego kanału, to musimy ją dodać, musimy go dodać na listę wyjątków. Zarządzona. Plażowanko i trochę pracowanko. Dziewczyny tutaj dalej popierdzielają na telefonach i pracują. Było serfowanie, namawianie. A i teraz wam nie będzie prosto. Chłopacy grają. Dziewczyny się opalają. Już nikt się nie chce kąpać. Tylko ja i Piotrek się wykąpaliśmy. W ostatniej chwili tutaj. Stay awake just to hear you breathe down. Watch you smile while you are sleeping, while you fall when dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is moment I share. Dzisiaj ostatnia kawka, tym razem na wynos, bo muszę wpadać, się pakować. No i lecimy dalej. To już ostatni dzień tutaj, a teraz będziecie musieli mi pomóc zdecydować, gdzie będzie kolejny trip. Czekam na windę. Jo. W chacie mamy windę. Fajną. Nie żeby było wysoko, ale why not? Hello, my friends. Nasza furka. Koniec tej przygody. No i to koniec naszej przygody w pięknej Marbelli. Właśnie dojechaliśmy na lotnisko w Maladze. Gracias. I do zobaczenia za rok chyba.